Parkowanie w tym miejscu jest darmowe. Na razie. Bo Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przymierza się do tego, by przed przychodnią lekarską przy ulicy Opolskiej wprowadzić opłaty za postój. Pomysł spotkał się z oporem ze strony Rady Osiedla Świerczewo, która wskazuje, że często trudno przewidzieć, ile czasu spędzimy u lekarza. Brak właśnie takich preferencji dla osób, które korzystają z placówek medycznych. Uważamy, że na przykład powinny być jakiś czas darmowy, na przykład godzina, dwie. Myślę, że kwestia do ustalenia dla osób, które korzystają z tej przychodni zdrowia. Radni osiedla twierdzą też, że płatny parking przy Opolskiej źle wpłynie na okolice. Obawiamy się, ponieważ w okolicy nie ma żadnej strefy płatnego parkowania, że to parkowanie się przeniesie na pobliską ulicę Jarzębową, która jest dosyć wąska, jest tam szkoła dla całego osiedla, uczęszcza dużo dzieciaków, więc się obawiamy, że po prostu będzie niebezpiecznie na tej ulicy. Wydaje mi się, że teraz troszeczkę strach ma wielkie oczy. Twierdzi rzecznik ZKZL-u Łukasz Kubiak. Według urzędników opłaty sprawią między innymi, że rotacja samochodów przed przychodnią będzie większa, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć wolne miejsce. Ta strefa, jak już zacznie działać, to po pierwsze będzie tańsza niż to, jak macie to w strefie parkowania w Poznaniu. Te rozwiązania będą elastyczne, żeby też ułatwiły parkowanie mieszkańcom poza godzinami funkcjonowania przychodni. Wśród pytanych przez nas mieszkańców zdecydowanych entuzjastów pomysłu zabrakło. Oj, to jestem przeciwna. No, powinien być zamknięty typowo dla tutaj pacjentów, ale no, jak będzie płatne, to tak słabo. To bardzo zły pomysł. Jest to niedobre, że ludzie tutaj nie będą stawiać samochodów i nie trasować drogi tym, co czekają do lekarza, nie mogą się ustawić. No nie wiem, to w każdym bądź razie na dwoje babka wywróżyła. I dobrze, i niedobrze. Żeby tu był płatny parking, bo przyjeżdżamy no dwa razy w tygodniu. Gdybyśmy mieli to jeszcze płacić za parking, no to średnio. Słuchaliśmy się w głosy i to zapotrzebowanie, które wskazywali lekarze, pielęgniarki środowiskowe, czy sami pacjenci. Zwolenników płatnego parkingu ma być jednak więcej. Zdaniem Kubiaka świadczyć o tym mają wyniki ankiety na portalu epoznań.pl. Podglądając ankietę na portalu ePoznań, w której wzięło udział bodajże ponad 14 tysięcy osób, wyraźnie wskazują, że jest taka potrzeba, bo blisko 70% głosów jest za. To niewystarczający dowód, twierdzi radny osiedla Świerczewo. Nie ujmując nic jakby takim ankietą internetową, ale myślę, że no tam klikać może każdy tak naprawdę i myślę, że potrzebne są takie rzetelne konsultacje społeczne, na przykład wśród pacjentów, którzy korzystają z tej przychodni. Na razie nie do końca wiadomo, kiedy opłaty miałyby zacząć obowiązywać, bo jak mówi rzecznik ZKZL Łukasz Kubiak, najpierw trzeba w tym miejscu wprowadzić stałą organizację ruchu. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.